Witajcie. Jak cudownie. Zimno. Au. Śnieżek. No tutaj taki jest, skromniutki, zamieniający się w deszcz. No i ta przestrzeń. Oh, yeah. I love it. Kochani, o negowaniu. Powiem wam, że to jest taki temat bardzo ciekawy, dlatego że czasami nieraz to jest takie mocno wkurzające, co niektórych, którzy spotkają się ze mną. Wiecie co, już kiedyś o tym wspominałem, ale to jest takie niesamowite, że kiedy zaneguje się coś u kogoś, albo powie się nie, to najczęściej wtedy objawia się prawdziwa natura tego kogoś. No, to taki wytrych. Zaneguj, powiedz nie i zobaczysz, jaka reakcja z tego wyniknie. Będzie foch. Może być. Oczywiście to tak sobie żartując. Ale powiem jeszcze inaczej. Powiem wam, że wobec różnych sytuacji, które się dzieją wokół mnie, które mnie spotykają, czy jakieś doświadczenia się pojawiają, czy coś dostrzegam, to bardzo fajne, bardzo pomocne jest to, by po prostu tak zatrzymać się, co jest oczywista sprawa. Patrzymy na rzeczy wtedy, kiedy pozwalamy, by ta cisza w naszych sercach zakwitła. Wtedy patrzymy. Wcześniej nic nie widzimy. Widzimy tylko te wszystkie chmury naszych przekonań i różnych poglądów i tego egotycznego wiem, że o, to jest tak czy tak. W pędzie, w działaniu, w takim pobudzeniu energetycznym, bym powiedział wręcz, nie ma ciszy, jest tylko pseudocisza i pseudownioski i dostrzeżenia. Dopiero kiedy zatrzymujemy się, świadomy oddech, zatrzymujemy ruch ciała, te fale się uciszają i zaczynamy widzieć. I wobec rzeczy, które się dzieją wokół nas, ciekawe jest doświadczenie dla mnie, w moim takim doświadczeniu, żeby coś zanegować. Powiedzieć, czy naprawdę to tak jest? Czy naprawdę musi tak być? A może jest inaczej? Czy to, co teraz dostrzegam i widzę, to i to, jakimi opowieściami to okrywam, czy oceniam, czy osądzam, czy to jest prawdą? Czy absolutnie jestem pewny tego, że to jest prawda? Tu się kłania ta Katie Byron, prawda, z tymi pytaniami. I powiem wam, że to jest bardzo dla mnie pomocne. W swoim życiu zanegowałem wszystko. Każdą sytuację, każde doświadczenie, każdą relację, każdą etykietkę, każdy obraz samego siebie. No i to było, powiem wam, zajebiście, twórczo, kreatywnie, układająco mnie. Jaki awiązanka słowna. Naprawdę. Kiedy zanegujemy jakiekolwiek etykietki, role swoje, stajemy się, można powiedzieć, odpadają od nas te wszystkie takie warstwy, które tak naprawdę nas krępują. I które są związane ze strefą komfortu, strefą różnych przekonań. Owszem, ktoś powie, no ja przez tyle lat budowałem te swoje różne przekonania, już teraz wiem. A pozwól sobie na to, by nie wiedzieć. By po prostu dać sobie czas obserwacji, że nie wiem. I nawet z taką nutą właśnie tej negacji, żeby po prostu, a czy tak naprawdę jest? Bo powiem wam, że kiedy wszystko gdzieś tam w jakimś sensie zanegujemy w swoim spojrzeniu na to, czy to naprawdę takie jest, jakie jest,
to z tej ciszy, z tej białej planszy, z tego bez znaczenia, meaningless, tak to się mówi, prawda? To z tego się wyłania coś, co naprawdę powoduje takie aha, nareszcie wiem, że nic nie wiem. I wraz z tym rosną nam skrzydła lekkości w przepływie. A, widzicie, taka krótka refleksja, ale myślę, że coś w tym takiego ciekawego jest. Oczywiście do zgłębienia, rozszerzenia, bo mógłbym tu mówić godzinę o tym, ile rzeczy w swoim życiu zanegowałem i co się tam zadziało w moim życiu i do czego mnie to doprowadziło, ale chodziło mi o to, żeby tak nakreślić ten temat, że on jest i powiem wam, że to jest naprawdę mega fajna sprawa. A więc wiem, że nic nie wiem, czy muszę wiedzieć, czy muszę być w jakiejś etykietce skrępowany. Oddycham. Najlepszego dla was. Trzymajcie się, hejka.